Siema, tutaj Adma. Dzisiaj będziemy na meczu. Legia Warszawa zagra z Zastalem Zielona Góra. Jaki będzie wynik meczu? Idziemy siąść, sprawdźmy naszą lotę. Zobaczymy, jakie będą możliwości, ale mamy się udawać złapać, tak? Hej. Kręcimy vloga, siema. Super, no siema, fajnie, że wpadłeś. Jak tam? Mam chyba napuszone włosy. Masz. Tak jak zawsze. Tam na górze. Tak. Macie miejsce tak jak zawsze, nie? Jesteście fajnie. Zapraszam Was do sali cateringu VIP. Tyle osób zawsze chciało być ze mną na kolacji. Teraz macie okazję. I cały odcinek jak jest. Może taki kawałek trzeba zrobić, jedzenie jest ważne. O, siema. Kręcimy vloga. Cześć. Siemano. Mi się bardzo rower spodobał, ja byłam serdecznie nastawiona. O co tutaj delikwent mnie namówił na rower i ja nagle odkrycie rower, bo tam 10 lat nie jeżdżę ja na rowerze. Za parę lat będziesz mu kwiaty dawać, chyba dzięki za ten rower. Ja też tak planuję dzisiaj, bo mam takiego trenera, wiesz, to trochę. A nie, to i też za parę lat do niego pójdę i mu kwiaty, jak będzie dobrze. A jak nie, to chuj, bez kwiatów. Ja miałam trenera, nazywał się Bartek, miałam go w Chełmie. Jordan Boxing Team, polecam serdecznie. Ja polecam Bartka z Chełma, z siłowni Olimp. Jaki wynik się? Jaki wynik? Nie obstawiam. Nie? Ale czy jest zwycięstwo? No nasze. No, jak to ma być? Kobieta musi mieć też parę kilogramów, to nie może być taki. Ja mam te parę. No i to jest sobie coś. No i z przodu, ale wiesz, wszędzie też z przodu, to wszyscy lubimy. Nie chciałem zniknąć. Wszyscy lubimy, bo to wiesz, od dziecka lubimy, że tak powiem. Myślałem, że wezmę zdrową wodę, a tu dostałem oranżowy werch, a to jest w ogóle jeszcze energetyk, który ale będę kibicował. Ja to samo. Młode pokolenie rośnie zdrowe. Miałem być sok jabłkowy i zostałem oszukany. Ale jak to? Miejsce go potem kontynuować to święto dzisiaj. Myślisz, że wygramy? Nie, mam nadzieję tak. Przyszedłem z twojego szczęścia, ty ewentualnie do wygranej oczywiście. Startujemy o 20:30. Ja. Dokładnie tak. Dobra, sprawdź, gdzie możemy siedzieć. O, siema! Lecimy vloga! Jaki wynik dzisiaj? Wygrana! Wygrana? Wy razem mieszkacie? Wy jesteście paru, nie? Tak, to mój konkubent. Sprawy zaszły daleko. Już konkubinat to już jest taka... Tak, ostatnio. Czyli jest pierścioneczek już na tym? Jeszcze nie, konkubinat jest bez. A nie trzeba jeszcze? A ty musisz w konkubinacie? Tak, byłaby narzeczona, tak jest konkubinat. Czyli po prostu normalnie to jest konkubinat. Konkubinat, tak. A ja myślałem, że konkubinat to jest jakiś tam, wiesz. Nie, nawet po prostu nocuję mu u siebie. Śmiałam się nawet. Dwa dni temu sprawdzaliśmy definicję konkubinatu, ponieważ jedna moja znajoma zadała pytanie. Słuchajcie, ale kiedy jest ten konkubinat? Od razu, nawet jak się zaczyna z kimś chodzić w podstawówce, to już jest konkubinat? Czy konkubinat, to jest wtedy. Czy konkubinat to jest już wtedy, kiedy kończy 18 lat, a może jeszcze kiedyś indziej? No i zaczęliśmy szukać definicji. No i definicja konkubinatu jest taka, że kiedy zaczyna się pożycie. Ale uwaga, tu nie chodzi tylko o pożycie seksualne, równie dobrze to może być wspólne prowadzenie domostwa. Okay. To też jest pożycie. Po prostu razem płacicie te same rachunki, to już jest konkubinat. Tak, to też okay, jest konkubinat. Więc nie musisz jakby ani sypiać z tą osobą, ani mieć z nią dzieci. Ale wypadało. Rumy. Czyli jak mieszkam z kolegą, tak, jak mieszkam z kolegą i odpłacę z nim mieszkanie, to jest w konkubinacie. Tak, na tym właśnie też A ile się i ile wszyscy się są? W konkubinacie? No. Ponad 3 lata. To jest się poważna para, Jacek Barbara. Pół roku jest podobno statystycznie najpajniejsze. Pół roku jest nowe, wszystko wiesz. Nawet bączek jest taki raz rozkoszny. Bo jeszcze malinką pierdłaś. Kochanie. A widziałam fajnego mema też, z takiego gifa w sumie animowanego, że jest podłożona jakaś symfonia, jakaś klasyczna muzyka, nie? Bardzo taka pop, tak, jest taka powaga, ale jest to zagrane ala jakby na trąbce, znaczy no, my byśmy wiedzieli, że to jest na trąbce, ale animacja jest zrobiona, że tak najpierw pani pod kołdrą robi, potem pan robi.
i potem we dwoje zaczynają puszczać, prawda, wiatry, tak, i jest koncert symfoniczny. Doktor nauk ścisły. Ja jestem doktorem. Nie, ja też tak jak inni, bo słuchaj naszej super tej dyskusji o defekacji. Jestem ciekawa, nie o defekacji, tylko o ukazywaniu. Dobra, to powiedział doktor. Doktor nie powiedział. Tak jest, naturalne, wszystko jest naturalne. W dobrej proporcji wszystko jest zdrowe. Do zobaczenia. Śmiesznie. Pięknie wyglądasz. Tak, wyglądają tak, jakbym nic z nimi nie zrobiła. Czy dobrze idę? Mam dobrą orientację w terenie, ale... Ale nie jesteś zorientowana. Tak się robi product placement. Po prostu się stawia cysternę przed stadionem i podświetla się ją lampami LED. Można? Można. Lubię muzykę na meczach, zawsze jest taka energetyczna. Chcę opowiedzieć historię. W poprzednim meczu, jeszcze w poprzednim sezonie, spotkałam dwóch znajomych z liceum, a przynajmniej tak mi się wydawało. Pokażemy wam ich, nagrałam ich na trybunach, także udało się. Najpierw do nich podeszłam, mówię, siema, nie? Co tam? Na mnie dziwnie popatrzyli. Nawet chyba za bardzo nie skinęli głowami. Mieliśmy miejsce obok siebie i się cały czas zastanawiam, skąd ja ich znam, z której oni byli klasy. Po czym już jak mecz się skończył, a ja wróciłam do domu, to mi się przypomniało, skąd ja ich znam. Nie ze szkoły. Gogel boxa? Tak. Jak ci się podoba po pierwszej kwarcie? Ale i do łeb, nie? Było blisko. Bardzo. Tylko dzięki mnie. Na pewno nie było też najlepiej. A jaki będzie wynik, to się dopiero okaże. Jeszcze to chciało powiedzieć, bo to jest cicho. Damięcki, jak ja się nim jaram. Uważam, że jest bardzo przystojny. Coś i niczego mu nie brakuje. I jak jeszcze go dzisiaj zobaczyłam na żywo, widzę, że ćwiczy. Był z chyba swoim dzieckiem, nie wiem, ale to wiecie, co od razu facetowi dodaje, tak nie wiem, plus 1000 do słodkości. Więc chyba muszę, jak wrócę do domu, muszę obejrzeć film. Zablokowany jest chyba, wiesz, u nas. Zablokowany? Nie, nie robię tego. Zablokowany jest chyba. Nie, na pewno gdzieś go sobie odblokuję. To też nagrałam, możecie zobaczyć. Jaram się. Let's go! Jak się podoba dzisiaj u Sonji? No jest świetnie! Tak, no Zastaw to nie jest najsilniejsza drużyna ligi, ale trzeba było jakoś za to, więc nie jest okej. Tego rzutu nie widać. Rokietu, tak? No teraz. Nie, zawsze miał. Dariusz Myka jest kapitanem, bo Łukasz Kozarek został prezesem Polskiego Związku. Aaaa! Właśnie spadł z statywu talową. Nie miałam szczęścia tutaj. Zmęczyłaś się? Szacun! I co się wydarzyło? To było wyzwanie chyba. Nie umiem takich rzeczy robić. Umiesz. Ada, musisz więcej trenować. A Ewa Chodakowska miała wyzwanie, szpagat. Powinnam się zamienić w cheerleaderkę. Ale pewnie nie przyjęli do drużyny. Czy jakoś bardziej dwustronne miejsce? Dzień jak co dzień, Boże.
Fajny był mecz, naprawdę był fajny mecz. Początek nie szedł za dobrze, ale potem wszystko się rozwiązało. Gdzie się wykrył ten z Google Boxa, tak zajrzał z zawinka. Pewnie mają mieć jakąś wariatkę po ostatnim, ale dobra, nie bardzo. Dobra, to tyle na dzisiaj, dziękuję wam bardzo. Dajcie koniecznie subskrypcję, komentarz. A i zapraszam was na mojego Instagrama, tu się gdzieś pojawi. A na Instagramie The Look. By było na tyle, idziemy na melanż, może jeszcze to pokręcimy. W sensie, co będziemy tam robić. Na Pawilony jedziemy? Czy ja idę sama, ale jak chcesz, to idź. Cześć.